rynkach rosyjskich zaadaptował i ma klubowi dużo do zawdzięczenia. Teraz niepotrzebnie w środku pola Szatow tę piłkę gubi na oczywiście niekorzyść Rosjan, tyle że bardzo szybko ją piłkarze trenera Błasza odzyskali. Jeszcze jedno podanie do boku. Hulk już tam na piłkę czeka. Hulk szykuje się do zagrania w pole karne. Jest niebezpiecznie i pada pierwsza bramka. 14 minuta meczu. No i niestety Legia Warszawa przegrywa z Zenitem Sankt Petersburg. Swoje barki rozegrania piłki. Dobrze, że próbuje. Myślę, że jeszcze trochę i wejdzie w grę. Teraz środkiem pola Szatow. Czterech piłkarzy Zenita atakuje. Krishi to umiejętnie piłkę przepuszcza. Dani strzela i to jest fantastyczna bramka Portugalczyka. Jodłowiec. Wraca Smolnikow, Łodygi, no i fatalny błąd, szansa na bramkę, ale jednak sędzia uznał, że tam doszło chyba do przekroczenia przepisów. Czy będzie rzut karny, czy... Czy też mamy inne rozwiązanie? Zdaje się, że rzut karny. Zobaczmy. I szansa przed Orlando Sa, aby zmniejszyć rozmiary tej, jak na razie, niekorzystnej sytuacji dla Legii, zdobyć bramkę kontaktową. Ruszył Orlando Sa i gol! Szczęśliwie, ale jednak piłka w siatce... Tak ostro z nim obszedł się Michał Żyro. Astis. Najlepszym potwierdzeniem. Oj, fatalnie Kucjak. Hulk, już Smolnikow ruszył w pole karne. To Szatow? Nie ma bramki. Szatow uderzał. Szatow miał znakomitą szansę na zdobycie gola. Dany zbiega do środka, zagrywa do Rondona. Rondon. Nie ma faulu, gramy dalej. Michał Żyro. Ładnie teraz Orlando Sa uruchomił Elio Pinto. Szalona próba, ale niecelna. Skutecznie do boku, ale Orlando Sa i Michał Kucharczyk w polu karnym za wygraną nie dadzą. Kucharczyk, Michał Kucharczyk dośrodkowuje, nie to strzał! Fantastyczna bramka! Kucharczyka. Kuchy King, tak możemy powiedzieć po tym trafieniu zawodnika Legii Warszawa. 2-2. Jeden z ostatnich akcentów tej rywalizacji. Arszawin w szesnastkę. Został Kucjak i niestety pada gol na 3-2.